Cześć, siemano, tutaj Tanas, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale, witam was na odcineczku sąsiadów, a jak sąsiad jest z nami Adaś? No cześć. Jest z nami dzisiaj tylko jeden sąsiad, czyli Boluś. No witam bardzo serdecznie. Witamy bardzo serdecznie z naszym dwumilionowym saldem na koncie. Mamy więcej pieniążków od sąsiadów, więc to się liczy. Najważniejsze, że to się liczy, że mamy więcej od sąsiadów. W dzisiejszym odcinku lecimy sobie dalej ze żniwami, bo jak sami wiecie, żniw dosyć sporo jest, a niczym nie będziemy siać, tak więc no... Czyli łowiec? Tak jest, lecimy na owiec. Pszenicę sobie zostawimy tam na odcinek Wolka, może. Którędy najlepiej było? Leć prosto. Polecimy na pole po jęczmieniu, chłopaków się rozłożymy. Bo oni tam na dole mają wykoszone, więc tam sobie pojedziemy, tam się rozłożymy i elegancko, kurypa. To było kumba jest tankować. Mają ten? Wykoszone? Tak. Ja u Brunka na odcinku kosili sobie, tak więc. Tam już jest puste, więc tam możemy ino wjeżdżać i się rozkładać na tym placyku, więc elegancko. Jak tam, Bolek, właśnie twoje zwierzątka doszły już do normy? Sprawdzałeś? Tam sąsiadzi, z tego co widziałem, zagłodzili tam mocno bardzo kury i świnie i w ogóle wszystko, tak więc... Bronek jak przewijał, to ten u świn nie patrzył. Dobrze, kurwa. Wróciły do 1200, dobra, spoko. Daj Boże, paliwa mi na dzisiejszy odcinek starczyło w kombajnie. No mi powinno starczyć. Ej, to tutaj się zjeżdżało? Jeszcze trochę dalej, ale no tutaj, no. Tu. Można tutaj. Tutaj albo tam we wjazdy chłopaków można też próbować. Chyba we wjazdy, bo ja tutaj się nie złamę tym skurczyzynem. Ale są kurwa ceny słabe, jak się sprzedaje od razu, daj nie? Spokój, za, no. Za kurwa całą ciężarówkę 22 tysiące dostałem, nie? No współczuję. Jest. Jest ciężko, ale... Tutaj się nie złamam. Tutaj też się nie złamę. Też za tyle sprzedajecie. No tak. Wszyscy sprzedajemy za tyle samo, więc niestety tak. Ja się nie złamał, ja tu z chłopie wjechałem. Wjechałeś tam wtedy? Normalnie, a co? Ja nie mogę tam złamać, bo no. Przez ten słup. Tak jeździ. Ale nawet lepiej, bo ja to będę miał chyba lepszy wjazdek. Chociaż kurwa, nie wiem czy to będzie lepszy wjazdek. Tak, tam chłopaki tutaj trochę wygniatli, więc bez problemu mogę sobie zajazdek robić. Specjalnie gnieca nie włączyli, skurwicyny. No. Na dzisiejszy odcinek też zobaczę, bo wyłączyłem. Bo tam, kurwa, było pięknie droga zrobiona, to ktoś zasiadł. O skurwa. To pewnie być. Pracownik roku. Że tu... A kurwa, nie złamiesz się teraz, ja już jestem. Jak nie zoba. Nie wiem, czy w słupka nie przypierdzielę tutaj, co jest. Dobry? Dobry. No, czyli warto było jechać tędy. Chociaż nie, to trochę nadrobiłeś, bo... Ja byłem... A żeby nie, tutaj jestem słupak, to już bym chyba tu kosił już dawno. Ja też. Kosi łapki. Dobra, gniecenie możemy w sumie włączyć. Uwaga, włączą gniecenie, tak? Włączyć. Proszę, włącz. Dobra, ale tutaj wygnietli. Więc wjeżdżajmy, headerów nie zmieniałem, stwierdziłem, że nie ma po co już tego nie, robić. Nie ma sensu? Nie ma sensu. No dobrze. Te parę odcinków to tam ciul. Ciul w te. Te. Ale grunt, że będziemy prasowaniem mocno mieli tutaj. No w końcu będziemy mieli sumę. Żeby wrzucić sobie na biogazownię, bo kiszonkę już rzuciłem. Tak więc będzie się przerabiała. Jak my jeździmy? To jest dobre pytanie. Może na razie to wetniemy tutaj, co jest. I później pojedziemy tam, ogólnie dalej. Ogólnie teraz tak się zastanawiam, panie Tanasku, bo my będziemy sierpień, my kończymy gdzieś w październiku, więc krowy trzeba tak ogarnąć, żeby je sprzedać wcześniej, żeby nie było, że narobimy TMR-u i potem stracimy tylko kiszonkę. No tak, no. Czyli sprzedać ogólnie możemy krowy we wrześniu. Można jak najbardziej tak zrobić. Ostatni TMR im, żeby tylko wyżarły to, co mają. Wręcz nawet bym powolne takie przewijanie zrobił. No bo jak my nakarmimy jej we wrześniu, przewiniemy i w październiku tak, no. Stracimy tam spokojnie z 50-60 tysięcy TMR-u, tak jak teraz patrzę. No to ta wtedy kiszonkę możemy na biogazownię wrzucić i nam to przerobi, no, tak więc. No. I wtedy jeszcze do października, tak zrobić. Ten jeden miesiąc nam trochę tej kiszoneczki pieniążków da, więc to trzeba też tak z głową pomyśleć. Trzeba no. Je po prostu delikatnie nakarmić. Robić zikunca tak naprawdę. I przewijać powoli do września, by je ładnie. No i potem sprzedać to mi jeszcze podoba. Mamy teraz owiec do koszenia, pszenicę i sorgo, więc jest trochę roboty. Nie, więc się tu nie ma przejmować. Co no i w pierwszym odcinku trochę pokosimy. U chłopaków też pokosimy, tak więc. I bez problemu ogarniemy robotkę. Ważne, że też w klasie jest naprawione wysypywanie, tak więc daj Boże, żeby... Czy ktoś wjechał? Kurwa, w pole, czy mi się tak zdaje? Jak wjechał? Oni tam koszą przecież. Czy ty... Kosisz? Nie. No tam koszą przecież, nie widzisz John Deere'a? No tu koszę. No widzisz, że to przed nim... A tam, a ja mówię... Tak, tak, no.
poprzednim odcinku, przecież tam dawali sobie. Tak, ja mnie bardziej interesuje. Ten. Bronek się do rowu wpierdzieli, a Bolek widział rower. Z daleka to tak dziwnie widzę, że to jest masakra. No przecież tam droga przychodzi, nie? To jest hicior. To jest topolna droga, ja tak z daleka to nie załadowało mi, to wygląda dość dziwnie. Kurwa, w studzienkę. Kamień! Wiesz, to dobrze. Ja ładno. Dobra, o Boże, na hadar mi byłem przełączony. Tutaj przy tym rowie, bo no, powinniśmy dojechać gdzieś tam. No ze sprawień to powinno pójść. I to już owiec, więc on tutaj nie będzie jakoś zajebiście mocno sypał. Poza tym, owiec jest w tym momencie, ja pierdolę. To 800. Zajebiście. Nie szkodzi w ogóle. Pieniążki zacne, że się tak wyrażę. Pszenica po kurwa... On pszenica jest po 500? O ja pierun na no właśnie przed chwilą, dostałem 20 tysięcy. O jest, dobrze. A właśnie, na z tej naszej przyczepy sobie możesz jeszcze zabrać. Wziąłeś to? Nie, nie wziąłem. To trzeba wsypać do tego. Myślałem, że ty wsypałeś do kurników może, jak przebijałeś. Nie, bo tam to wsypałem, już był full. O. Więc już więcej nie wsypywałem. Że na tej naszej przyczepie stoi. Dobrze, że ci nikt z roboty nie wraca, jakimś kamazem czy czymś. Daj Boże. To by było. Dobra, skosimy sobie to, sprasujemy. Suma będzie, więc zawsze będzie jakaś dodatkowa robota, nie tylko koszenie. Będzie można troszkę poprasować. Może też sobie dzisiaj poprasuję. Super, to nie jest głupi pomysł tak naprawdę. Bo pracowniku się później puści, żeby sobie kosili. A ja sobie będę tutaj na przykład prasował. Jo, tak zrobimy. Zawsze to coś innego niż cały czas koszenie. Jak wykosimy tego klina, to wtedy można puścić na luzie pracownika tam, bo jak tak, skosi, no. Tak skosi. No tutaj tego klina to on by miał problem. Może żebyś go puścił tak teraz, ale... No to myślę, że wykosimy sami. Przez te 20 minut to my tego klina powinniśmy ogarnąć no. I resztę odcinka byśmy nawet do prasowania, byłoby lepiej, bo my mogli sobie od razu rzucić słomę na biogazowę. Dokładnie tak. Ale z tymi zwierzęciami na pewno trzeba z głową ogarnąć, żebyśmy właśnie nie stracili kiszonki, temerów, tego wszystkiego. No bo kiszonki coraz mniej się robi tak naprawdę, nie? No. No, już nic. Kiszunki nie będziemy robić, tylko z kukury do naziorku. Tracić tylko czasu, to też niepotrzebne, więc... No tak, no. Budynki, wiadomo, sprzedamy w ostatnim odcinku, ale zwierzęta możemy sprzedać wcześniej. Znaczy, tylko krowy no. Bardziej, bo... Robimy to poprzeczniak, bo kurwa, sobie dobra, jest... jednak dobra, pojadę tak. Tutaj tak wytnę. Nie, tak wytnę. Jak ty jedziesz tam, to nie będę ci już wjeżdżał. Jadę raz przy razie tutaj. Tak no to jedyna, ja właśnie co, pojadę o. Do góry, bo jak ja pojadę do góry, to będę miał pewnie pełno i będę musiał... 54% mam tak, więc... Nie masz procent? 55 aktualnie. To ja będę miał... Pula. Chociaż powiem szczerze, że nie wiem czy ja... bo tu nie mamy żadnej zestawy. Nie, trzeba przeprowadzić. Dobra, to ja chyba sobie na przeprowadzę stoi tak to, bo ja... Puszczę tutaj pracownika, on będzie jechał. Dobra, tego klina się potem wyrobi. Właśnie, żeby Rajsia przyprowadzić, Bożego. Rajś? Nie, ja, bo tam dużo się mieści akurat, tylko nie wiem, gdzie on jest, tak szczerze powiedziawszy. Zaraz powiem. Może gdzieś na skupie jeszcze stoi? I on na skupie stoi. Którym? No tam, gdzie u siebie na odcinku sprzedawałeś. Jeszcze nie przeprowadzony został. Lego. To jest. Boże, tu? Mój Jezu. Nie, on tam stoi i czeka. To już czeka bardzo mocno, więc jak przyjrzę tutaj, będziemy na niego sypać. Zawsze troszkę wincy wejdzie na niego. To robi pracownik w ogóle. Pewnie co? W porządku. Nie, dobrze robi. Zawracał będzie tak, więc. Testy sypania będą. Może rurę da. Da. Pa. Ciekawe, czy machniemy. Dzisiaj to z pracownikami. No zobaczmy. O, ładnie. Widać stąd. 10 minut odcinka jeszcze sprawia, tak bym. Piąta? O. Jezus. Ale ślicznie stąd jest. Zdążyłem pola objechać. Co ty kosisz? Pszenica. A tam, dobra. Pszenica złotych. Nie patrz się kosić, weź to ale no stygnę, jestem zjazd tutaj sąsiada. Tylko jestem. Ale jak to wygląda teraz, jak tu jest nie, skoszone no ja... i tam, to no. Po kosy idealnie się zgrywają, ja zobacz. Jechałem tą drogą tam, to no petarda ten widok tutaj. Chcecie pola sprzedać tą siadę? Nie. No powiem szczerze, że jakbyśmy mieli taki kawał tutaj. No chłopie, pięknie by to było.
Nie, no ale już wtedy rów trzeba by było ogarnąć. No tak, i do końca, kawałki, no. Drzewka i wtedy po całości mieć taki... I Jezu, ile to by było hektara. Tu by było spokojnie chyba największe pole na mapie wtedy. No, to był kurde, pół mapy, chłopie. No, kurna, cały dół? Ja o, piękne to było. To się schował wtedy. Klimatyczne by było pole na pewno. Jak ten kolega tutaj sobie radzi? Tam 90%, więc zaraz. I no, podjeżdżą tutaj, będę się wysypywał. Dobrze. Ja zrobię ostatni przejazd, tak to na górę. Tak, kurwa, będziemy mieli już na zbiorniki zasypane. Dużego mijaka nie zrobił, więc... Już zasypiamy rajsza i sobie pojadę, sprzedam i wtedy sobie z prasą przyjadę, o. Tak zrobimy. No, myślę, że tak pewnie będzie. Chociaż nie wiem, czy my zasypiemy całego rajsia tym klinem. Bo to jest jednak owiec. Ej Boże. Żeby nie było, że wiesz, rajśka, to my zasypiemy całym polem tutaj. Bo zobacz, ile już ukosiliśmy, a my dopiero mamy gdzieś z 24 tony? No coś takiego może być. No. Jeszcze 30 jak coś. No to jeszcze drugie tyle, a tutaj do drugiego tyle to trochę jeszcze brakuje. Muszę co do pracy sobie wziąć. Żądyry chyba by trzeba będzie wziąć. Żądyry chyba by byłoby najlepiej. No tam szczepą sojora się odczepi najwyżej. Mhm. O wiary, nie? O, do chwilą, teraz jak będziemy szli, to porościnane jest to. Jak się sypie teraz? No, za jedwabiście, żebym nawet powiedzieć mógł. Teraz to ta, co? To jest coś pięknego jednak. Trochę za późno, żeśmy się z tym obudzili. Teraz to idzie. Udało się. Zmienić więc. 10% w chwilę. A ustawiałeś według tamtego klasa? Tak. Podobnie, no. Podobnie jest, więc... Pano, że ino się teraz w miarę wysypuje, nie ma takich dużych przestoi, bo to było z 5 minut sypać chyba. Na pewny zbiornik. Dostaje, no. Ja włączyłem to gniecenie, ono kurwa nie działa jakby. No, bo nie masz pewnie tych plików. Masakra. Bo ja też nie widzę tych plików. Myślę, że najlepszy od drugich. Porumbanie. Otóż. Nie wiem, powinienem jeszcze te pliki mieć, bo wgrywałem to, co mi dawałeś i nie wiem, czy mnie działa. Coś się ewidentnie popsuło. No tak masz to samo co u mnie, że no to. Niby są wgrane, ale i tak nie czytałem. To zrobić jeszcze raz najwyżej. Pracownik zrobi mijaka na 130 litrów. Okej. Okay. Bardzo nieładny. Mam nosiczkę, aż było zacięty. Ja nie chcę tutaj ci psuć ładnego pokosu. Jo. Dobra. Myślę, że tutaj tak ładnie pracownik sobie kosił, ale za mały kawałek. Za dużo przekręcania by było. Bo bym go już ja go zmniejszam cały czas. No. Też tutaj zaraz poodcinam to. Dobra, fajnie po długości też tak więc. Robotkę tu fajnie idzie. Ja zaraz przyjadę na tamten kawałek chyba. Na ten długi? Jo. No, dookoła co? Czy na ten po lewo tutaj? No. Objadę dookoła i wtedy puszczę pracownika. Mam zostaje jeszcze tamten kawałek użyty. No tak, no. Boże. To jest dopiero koszynie. Dobrze, że my mamy naprawdę. Ale teraz trzeci by się kombajn na ten ostatni sezon przydał, żeby to szybko szło. To i tak idzie dosyć szybko. No, czy ja wiem, dopiero jesteśmy po rzepakach tylko, więc... No nic innego nie urosło. Ja w ostatnim odcinku już TMR-y kręciłem sobie. Że te rzepaki... Ja ci to ogarniałem i belki zbierałem. Rzepaki, właśnie w ogóle co ty robisz, że Bronek wysłał mi ten filmik? Ja jeździłem sobie. No czemu wydawałeś, powiedział, że wydaje pieniądze? Że ty wydajesz pieniądze? No czemu? Chcesz zwolnić, wypytać. Ja z roboty wracałem. No to co ty robisz, że z roboty wracałeś? U Grażynki budowaliśmy. A, proszę bardzo. U syna. U syna byliśmy. A, on się w końcu buduje. Tak, gruzu przywiozłem mu. Na miniaturę postanowił się zbudować. Będzie, że sąsiady sprzedają wszystko. Tak. To mówi w końcu, będzie spokój. A nie jakimiś landarami mi tu jeżdżą pod oknem. Dobra. Wszystko rozumiem teraz. Tak wyszło, no. A to fajnie się jeździło. Tylko graj był też. Za dużo pieniędzy nie wydałem, przepraszam bardzo. Tak, mamy więcej od sąsiadów, więc... A ile dużo wydałeś, ale przyznaj się. Miałem z 5. Tysięcy? No. Na budowę 5 tysięcy? A ile on zapłacił? Ja budowę nie, ja tylko
Przywiozę, musiałem wypożyczyć sprzęt. A, bo to ten materiał przywozić. Tak, jeszcze nie zapłacił, za granicę musi wrócić dopiero. Dobra, za ten gaz pewnie. Jo. Gdzie bańki gazu nam da. Wybuch, serce jest podpalone. Wstyrze, tak ktoś podpalił dobrze serce. Wiedzieć. Nie, dobra. Byłem w szoku, kurna, mówię, Bronek nagrywa odcinek, wysłałem film. Sobie wiozą tutaj. Takie rzeczy to jeszcze nie widział. A, to chyba ten. Mahindra, testy mieliśmy. O, serio, jak mnie nie ma, takie rzeczy fajne były. Jeździłem sobie, zwiedzałem, chłopiec, co się tutaj dzieje. Zwiedzałem sobie. Paków odwiedziłem. Maślanki im przywiozłem. Ja pierunę. Chyba nie starczy tego paliwa, chyba Mrigo i chyba, powiem ci, że chyba może być mało. Andrzej ma pełny zbiornik. Zara będzie miał pełny zbiornik. Który, twój? Nie, tam nie. U chłopaków. Bo gdzieś tam. Ja mam 50 niecałe. Kurna, nie wiem, czy warto było jechać. Bo się wysypać. Wiesz co, pojadę do końca, po przeciach robię w tą stronę, bo dojechał, żeby mieć rurę. Dobrze ustawioną. Myślisz, że dasz radę? Ja zresztą, powiedz to, nie powinno dam być radę. Aż tak sypać nie powinno. Bez problemu. O, to sąsiady też się cieszą, bo nie będzie się w końcu kurzyło. To już... Chociaż tu wiesz, to pole to tam. Nie wiem, czy oni mieszkają w ogóle. Nic się nie... Od 14 lat się tu nic nie zmieniło. Tyle lat, to minęło. Powiem szczerze, że gdyby nie ten klin tutaj, to było najnudniejsze pole. No. Ale naprawdę. Udało się tutaj troszeczkę zrobić, więc coś się na te ostatnie sezony tutaj zmieniło i jest zajebiście, a tak to było. Zawsze coś innego. Zawka zajebiście rosną. No. To też najważniejsze. Ładnie. 60%, tak więc bez problemu, to jeszcze po trzeciach wypierdziela. No, ja powinienem skończyć. Ale pranie od 14 lat wisi już. Nie pozbierane. Zawsze na żniwa. Jo. On lubi mieć brudne takie, zakurzone. Lepiej się chodzi. Jo, jak wszystko trapie. Sąsiad tak tym chodzi. Sąsiad to nosi, o. Ronek to nosi. Ronek to nosi, nowa marka. Nowa marka Bronka. I Marka i Bronka. Marka i Bronka. Piotr i Paweł. I Andrzej. O, to też chwila mam, będzie wyskoszona. To jest Bronk. O, sobie elegancko wykosiłem, to będę mógł z prasą sobie od razu wjechać tu, widziałeś. Elegancko tego? U Mullerta. No, puścisz tam pracownika po długości i niech zapitala wtedy. Jo. Niech sobie leci, bo ja mam ten kawałek. 18 minutę od odcinka. No tak idea, pół na pół będzie akurat. No to akurat, no. Akurat nie. I potem jeszcze przejedziesz się tym. Rajsiem. No, zobaczymy, dostaniemy za tą przyczepę w ogóle pieniądze za 2000. Wow. Jakby za rzepak mało co dostali, to tutaj to jest w ogóle już. Ci pieniądz. Prawie jak psipatą. Ładno, że udało się 2 miliony bić. No. No ja myślę, że już nie będziemy mieli na co wydać, więc już teraz tylko zbieramy pieniążki do końca. Zostają ostatnie odcinki, więc... Ciekawe, czy ze wszystkich zbiorów i tak dalej do 3 milionów dobijemy, ale się zdaje, że chyba... Nie, ze zbiorów wątpię. Jakby posprzedało tam jeszcze i inne rzeczy, tak więc... Kurwa, patrząc, to ceny są teraz tak słabe, że... Zobacz, za sam... To chodzi mi też, wiesz, z biegazowni, nie? To też jakby nie było zbiory, bo tam coś... Wiesz, mamy... Co tak dalej. Dwa dni do przewinięcia, więc... W sumie nie będzie jakiś szał-ciał. Boże, no, 2,5 miliona, dobra, może dobijemy. No wiesz, ile dobijemy, to tego nie wiadomo. Trochę tej kiszonki nam jeszcze zostanie z września, to jeszcze w październiku może coś tam wyjdzie, ale... Coś koło trójki na pewno będziemy mieli, no ale... No zobaczymy, no. Myślę, że poniżej. Grzepok. Wiesz, u nas dużo zrobi jednak soja. No tak, mamy dużo tej soi, ta soja nie będzie jakoś mega droga. Ciekawe się, po ile będzie soja, teraz aż sobie luknę tak z ciekawości. O ja pierdol. No dopiero będziemy na wrześniu sprzedawać, może sprawdzić tam. Bo we wrześniu to na razie. No to powodzone wtedy. Na razie. Kurwa, kosimy ją w tym momencie najlepiej. Nie da się jeszcze. A pierdziele, teraz jest za 1400, więc a później będzie za 1200 max. Sorgo to jest tam. 98. Bez szału pewnie. Że będzie full. Zapowiedną drugą i ile pola nie ma. No chyba też wykoszę ten kawałek tutaj. Od drugiej strony zacznę. Można jak najbardziej, dobra, sobie podjadę. A ty będziesz puszczał pracownika teraz? Tak, no. To wysypię i... Ja mam 50%, więc też wiem, że na pewno... No i 50% będzie zaraz na przyczepie. 42, tak. Dwa zbiorniki dają nam 42%. A tej
Rajsce Bożej. Rajs został kupiony jak coś. O, ubranka. A nie ma gać się. Niestety nie. Dobra, stypaj mnie to. Muszę od razu fowa zmienić w tym traktorku. O. O, to. Się wysypuje. Będziemy mieli już fajnie pokoszone. No tutaj z tyłu zajebiście to widać, jak ten. Jak z sąsiadów pole łączy się z naszym. Jak to będzie wszystko powykoszone, mój Jezus. Boże, jak się tu teraz biegnie, jakie to są ogromne pole. No. Są hektary, co? No nie, nie oszukujmy się, tak liczyliśmy, no to... Jakoś nas... hektary, jakoś tak się co? Przepraszam, to powiedział. U nas, tak szczerze, pola największe to prawie 15, 13,5, 12,5, lekko ponad 8 hektarów, 7 hektarów, 9 hektarów, ponad 6 hektarów, no to są naprawdę. O, jeszcze te łąki, co przyjadę zobaczyć, ile tam będzie. Mamy tylko... To sprawdzone wtedy. Cztery pola poniżej piątki. Gdzie jest to... No dobra, jest, tu jest 5 hektarów, nawet nie liczę, więc 3. To jest 3,20, 3,11 i 1,61, więc to są nasze najmniejsze pola. A to pomyślałem, że aż takie hektary będziemy tu robić. Mówię, to jeszcze my tylko ciekawi, czy my będziemy w ogóle robić jeszcze jakieś sianokosy? Mamy jedno pole do skoszenia, więc może coś zrobimy jeszcze. To duże. Tak, no. Bo te małe już żeśmy zebrali, tam już pewnie nic nie będzie, więc... Ja z tych małych to raczej już nie, ale z tego dużego możemy jeszcze zebrać. No to możemy jeszcze uszczknąć coś i... Tylko, że wtedy co byśmy musieli wziąć, bo jak weźmiemy kiszonkę, to ona nam się nie sfermentuje. No to siano będziemy robić. Więc jedynie siano i to od razu wrzucać. Do biogazowni też można wrzucić. Szybciej będzie. No, no nie, bo jak... Może, żebyśmy na sierpniu zrobili siano kosy, znaczy na kiszonkę. Bardziej o, proszę bardzo, 2 miliony 200 wbiło. Może trzeba pamiętać jeszcze wszystkie ule sprzedać w golfie. No jo, też. To jest, czemu to nie chce sypać? Albo pracownik, dobra. Ciekawe, jak to będzie w ogóle z lądami, czyli nie będzie coś, jakieś drzewa, czy coś tam kolidować, kurwa. No, to może być też ciekawe. No to wiesz, to co będziemy zapisywać po prostu, tak, i dodawać. Jakieś kamienie, kurwa. O. Ile land kosztuje, tyle dodamy kasy po prostu przez F12, żebyśmy też ładnie mieli. No. To, co nam się nie będzie chciało sprzedać, no bo wiadomo, że może być coś takiego, tak? Wszystko może się zdarzyć. Wszystko się może zdarzyć. No i teraz pracowanko, to można tak robić, a nie. Trzeba się zatrzymywać teraz, co lecisz elegancko i... No pracowanie teraz to się dużo zmieniło, wiesz, lepiej. Na plusik duży. I kwuch. I ogień, no, pracownik, dobra. Dobrze, mijaka nie zrobił chyba. Ale idzie na skuśkę, więc ciekawe, czy dojedzie do końca. Do końca pewnie nie dojedzie, bo jest słup. Zobaczymy. Pan mu odpierdzieli. Ono, że nie zrobił mijaka, o tak. Chociaż, że jednak zrobił. To na sam porządku? O, ja małego takiego, no. O, za wariat. No, czul tam. Był się trudny. Będzie konfrontacja zaraz. Dobrze, że on tak pojechał, bo jest słup, więc ten słup... Czekaj, ja już się odjeżdżam. Ale dobre, to po co? Dobry. No, tego słupa minie. Mogę się tam wykosić już do tego słupa, byłby spokój, chociaż ja sobie to może ogarnę teraz nim. No możesz, no. Ale ładnie, że idealnie tam trzecią się obok słupa, więc... Jego. Idealnie mu to wyszło. Ja go wyłączę na razie. Najpierw sobie podjadę wysypać. No ale tutaj sobie pokażemy. Rajska będzie? Jeszcze jeden zbiornik. Nie, tak mówiłem. Na chwilę moment i będzie. Pieniądze i 2 miliony 200 mamy. No tak, no mówiłem. No, przychód z biogazowni. A, z biogazowni. Ja mówię, kurde, skąd te pieniądze? No to tam, nie dużo nam brakowało, tak więc. A wy sąsiady, ile ma ta tam? 2,285. No to no wszystko mieliśmy na przyczepach. Dlatego też pytałem, czy sprzedajemy, czy... Tak, bo ustalono, że sprzedajemy przez cały czas, tak, na bieżąco. Od razu wożę wszystko. Na bieżąco. Co kosimy, to od razu lecimy i... Uciekł nam. Rzepaczek oddał, bo rzepak po 1000 prawie. No. Bo ta zboże, kurwa, woże, to nic prawie nie daje po 20 parę tysięcy. Szedł ugrały, bo rzepak pewnie teraz droższy był. Jo. Nie wiem. Rzepak jest na 900... No.
Stówę żeś tam... No ale, ja dopiero, ale my dzisiaj rzepak kusili dopiero, to jak miałem go wcześniej kurwa sprzedać? No bo to już w ogóle macie inaczej. Ja się bałem, że kurwa pana chce przewijać, a my żniwa rzepaku mamy. Ja sprawdziłem i można jeszcze kosić, tak więc... Tak więc, że im się udało. Ja. Że bez problemu. Nic nie uschło chyba. Wszystko uschnęło. Pieruny pewnie. A czekaj, jęczmienie, jakbyście jęczmienie skosili. O, jęczmień był uschnął już dzisiaj. No na pewno, jeżeli coś... Nie, jeszcze nie. Jeszcze nie? W sierpniu nie. W sierpniu jeszcze nie. Jakby wrzeliśmy, to już by była kaplica. Tak, no to luz. Jeszcze pszenica, jęczmień, wszystko można tyle kosić. Ostatni termin tak naprawdę. No na to wszystko. Więc elegancko. Chyba teraz będzie już dawał radę. W rajsiku, o nawet nie będzie, nie cały jest biernik. Jak teraz patrzę, to ja chyba pierwszy raz w ogóle tą pracę pracuję na odcinku. Nie, bo ja ostatnio robiłem. Nie zdarzyło mi się prasować tym zestawem, więc też fajnie. Polecam bardzo serdecznie, bardzo fajny, miły taki. Dzień dobry na klatce, mówi zawsze, na kruzarstwie. Więc elegancko. Tegorocznie spracujemy, ale zawsze coś już będzie machnięte. Witara. No tutaj z pracownikiem to teraz machniemy na szybkości. Czy usiadę ponad trochę zachęcić? Co? Nic nie mówiłem przecież. Jedź, nie patrz. Miedzę się za przeora w innych miejscach. Ale jadą. Ale byby tak sąsiadę zrobili w ciule i by miedzę przestawili. Ja bym się nie kochał. Bez kitu, ty. Tak, że dwa przejazdy to by nawet nie zauważyli, o co chodzi. W którym polu? No tutaj, na dole. No, mniej więcej wiem, jak tam ta ścieżka tak wychodzi. Ciekawe, czy to się kapnęli, jakbym tak chociaż o metr przeciągnęli. No, zdaje mi się, że nie. Nie, zabrali, tak. Jak tutaj gdzieś dwa przejazdy kombajnem. No, dwa przejazdy kombajnem to tak, ale... Słomy, to czekaj, co byś się kapnęli. Chociaż o to mi chodzi, czyli tam jakieś parę metrów, tak? To jest... No mogłoby to być widoczne, bo my zaraz metrów, przy tym placu mamy. Bronek może nie, bo Bronek tam nie robi tego pola, ale ja bym może się kapnął. No już byś to, no tak byś to. A czekaj, kto by teraz prasował tutaj? Pewnie ty, bo Bronek jak tutaj robił żniwa, to... A poza odcinkiem po prostu. Odcinkiem będzie, bo żeby nie podwajać akcji. Dobra. To pozdrawiam was wtedy. Dziękujemy. Pozdrawiam serdecznie. Rodzikom. Mało misa nie ma jak się odwrócić nawet tutaj, kurwa. Tak, co by nawet dzisiaj? Kebaby tej. Kebaby. Salmonellą. Salmonellą. O, piri piri. Piri piri. Pip piri. Pip piri. Fuch. Ładnie, będzie mi to pole machnięte w tym odcinku. Chociaż jedno. Ten kawałeczek, oj, chuj. Były pieniądze i chuj, znikły. Było miło, ale się zmieniło. A pracownik tyle ciągnie, że mój Jezus. Co mu se myśli? Mano, że 20 ma to godzin na moim pięknym John Deere'ku wybiło. Bardzo dobrze służy w naszym gospodarstwie. Dobra. Ogień dalej. Dwie prasy by się zdały. Oj tam. Będę pracował to bez zbiru. Taką, bo jakbyś miał tam tą starą, to mój Bóg. Natrzyniem. Się narobił w ogień. Stawaj chłopie. Przepot chłopie, no. Jeźdź przepot. Możesz dwa wyjścia. Dobra, ważne, że zdążyliśmy przed chmurzycą skosić wszystko. No, wielkie wysypywanie na rajśkę. Dobra, starczy miejsca. Właśnie, boję się, że tak teraz patrząc... Z 2% może jeden zostanie. Bo nie zniżej im z pokosu. Zobaczyć, gdzie tutaj można by jechać z tym. Do Jacka? Nie do Jacka, do Wego. U Wego, bo ja wszystko przyjmuję teraz, nie? No wiedzą, że najlepsze ceny dają. Zamieli taki zarobek, że mój Jezus. A nie jadą. Biorą to, biorą. Nie skupują, nie za gramanicy ściągają zboże. Dlatego.
go. Gami, ciężarówkami, wszystkim. Wszystkim czym jest. ZUS? ZUS? Równe rowy tutaj są jakieś. Trzeba zapłacić. Za co? Za kukuruz, pamiętaj. Jesteśmy rolnikami. Macie kasy? No, dokładnie. Nie będę mówił jak. Nie. Bagel, bagel, bagel. Na sklep, taki kubeczek elegancki, o. Widzicie? O, tego. O, z podpisami tutaj całe te. Bardzo dobry, się z niego pije bardzo dobrze. Teraz. Kurwa, pyszne, kurwa. Link w opisie, zapraszam serdecznie. Ja zapomnę dodać, nie szkodzi. Dobra. Autopromocja. Tutaj objedziemy. Autopromocja. Nie dam auta. Masz auto? Nie, to masz. Mam auto. Masz? Wyjechałeś z garażu już? Jeszcze nie właśnie. Niezbytnio. Blokada na garaż ma Adam. Mam mod na garażu. Od na garażu. Bronek też ma już znalazł chyba. Pi, 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 pi. Wyspałeś już? Jeszcze jeden ziomek. Jeszcze jeden ziomek ze zbiornikiem stoi, czeka. Ja mu zaraz poczekam. Pi, 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 pi. Ale jedzie tam. Dobra, tu jest kwit. Tu jest kwit. Dobra. Powiem, że jak jest kwit, to jest dobrze. Mam kwity na ciebie, co? O ty kurde. To rozliczymy się. Za dokładnie 11 dni. O, dobrze. Już czekam na ciebie. Nie czekaj, proszę. Cześć, że ten? 99% nie? Przy skoszeniu całości? Właśnie tak widziałem, że już prawie mu się przesypywało. Ledwo cofnie do góry. Oj, ślicznie tam jedzie pracownik. Ale jedzie. To już, że supa nie przypierdzielił. Nie, no. Ja wyliczałem, że nie wjedzie w niego, może że skręcisz. Ale... jak to z pracownikami jest. Czeka, wiesz, że dobra, nie, pójdzie. No, yeah. Poszedł! Szybcy i wściekli. Yo, bitch, yo. Yo, yo. Yo, yo, motherfucker. Patapaka. Już jest to na biegazowni wrzucić. Ciepła słoma, elegancka. Ciepła słoma, żeby spaliło. Tutaj, tutaj, tanio, tanio, ciepła słoma. Ciekawe, jakie ubezpieczenie byśmy mieli za ciepłą słomę, jakby się spaliło. Weź sobie. 500 zł. Podpol ściernisko wypalanie jest. Na koniec serii wypalanie ścierniska na całej mapie. A to fajne akurat. To mi się podoba. Spoko akcja. Widzisz, ciężarówka nawet dojechała. Ja. Bo już arajska pełna. Bardzo ładnie, zaraz ją sobie odprowadzę na skup elegancko. Znaczy, te hamulce można było zrobić w tych kombajnach, bo to ja pierdzielę. Ja się narzekaj, on że się wysypuje dobrze. No, w końcu. Dobra, gdzie on jedzie? Do sąsiadów pewnie. Skurczy syn, jak będzie. Ale poszli. Kurna, u sąsiadów pewnie tutaj przyjdziemy, tutaj trzeba wziąć od niego. Ale tu ładnie, żeby. Ja im ostatnio podjeżdżałem elegancko. Cię wjeżdżam, widzisz? Cię wjeżdżam. No. Proszę. Oby tylko w dobrą stronę skręcił, żeby słup nie zawadził. Chodź i przywdzi do którą stronę. Dobra, tutaj zrobimy poprzeczniaki. Lecimy na ten dłuższy tam. Się później przesiądę do stajerka i polecimy sobie na skup. Zobaczymy, ile za tą przyczepę dużą dostanie pieniędzy w ogóle. Nawet nie zastanawiam się, bo dużo nie wiem. Wielkie obliczenie. Kurwa, będzie cało pewnie przez całe. O, widzicie? Jaki ten Adam jest. Czarpie się z pracownikami. No jedzie. Bez mózgi. Wiedziałem, że coś się dzieje, bo za duży się zrobi. Tada się. Za duży się. Tak się jeździ. Patera. Paliwa starczy w kombajnie? Nie wiem. Na wsi znaczy. Raczej na oparach jeździ już. Ten jedzie? Patrz! Panie! To bardzo dobrze. Jeszcze mnie to. Chyba ile tu uli jest, na tym wiedziałem, że tutaj stoi. Kula w golfie tam była.
Adam nastawiał uli, panie pieniędzy tyle wypierdzieli, nic nie dostaniemy za to z powrotem. No właśnie najgorsze jest to, że nam wypierdzieli pieniędzy w ciul, a nie wiem, czy to się zwróciło. Za pół miliona chyba ulów nastawiałeś. Nie wiem, ile właśnie się zwróciło za te ule. Nic. Na początku jakoś to sprawdzałem. Pszczoły odleciały do ciepłych krajów. Na pewno coś się tam zwróciło, ale... Te sąsiady mają ule i do ich ulu poleciały wszystkie. Po 20 na jednej matce siedzą. Na jednej matce. Aż kiedy to szło o parę tysięcy na dzień, więc taki ul na pewno się zwrócił, ale trochę tych uli było. Więc. Trochę ja. Spokojnie, żeśmy tam zainwestowali 300-400 tysięcy. Okay. Może nie wiem, dokładnie nie liczyłem ile, ale dużo. Dobra, dawaj mi tego rajsa. I na tego Wego, ta? Dobra, na tego Wego pojedziemy sobie, to pojedziemy sobie tędy. A zawiedziemy to i będziemy odcinać jak on chili. Oporowo. Niech zapierdalają. Dokładnie. Bo chwili to do zmroku. Do mrozu. Jutro ma być mróz. 14 na minusie ma być jutro. O ja pierdolę. Kukurydzę w drugą stronę wyrosły chyba. Zabieg puściłem. Dobra. Bo obok Krzysztofa Kołanowicza przejeżdżaliśmy właśnie. Polecimy dalej sobie. Krzysiu. A mnie kręci w nosie, jak kichnę za lato. Urwie mi kurwa kierownica aż chyba. Może jednak, nie? Będę płakał chyba zaraz. Dobrze, sąsiada obornik przyjedzie, żeby rozrzucić na pole, a już nie ma po co. Ja tam 80 lat już on jest. Tak, no od biedaka widziałem też, kurwa w kliwie. Na rekord Guinnessa. Świnie jeszcze topią. Ogień. To jest soja, widzę. Nie. Jeszcze zieluna jest, więc... Musi jeszcze dożółtnieć trochę. Brązowieć bym powiedział, o bardziej tak, o. Niech dożółknie. Widzę, słońce musi dostać. Ale chmury zapowiadają, to nie wiem, co to z tego będzie. Mamy, bo to 200 znikło, więc musi być więcej. Jadę. Kawałek do przejechania jest. A na Wego mówisz, jedziesz tam? Tak. No dobrze. Tam dają cenę dobrą, to jedziemy tam. Ja ci Aćka tam. Czekaj, na Wego jedziesz, kurwa, ta moja ciężarówka jest. Już ją zabieram. Już jej nie ma. Pewnie odjechała. Inną drogą. Chodź, jadę za tą stronę. Dobra, nice. O! Grażynka wkurwiona wyszła z domu. Nie wiem, coś się stało chyba, pokłóciła się z Andrzejem. Pachlewiczem. Andrzeju. Andrzeju, czy ci nie żal? Ja pierdolę. Co to? Mówię, kurwa, co to przy drodze leży? Mówię, pierwszy raz coś takiego, kurwa, na mapie widzę. A to firanka chłopaków, kurwa, na boku. Zajebiście. Kurwa. Się tam chłopaki bawią. Dobrze, to nie rower z tym, z deską softwareową. Pierwszy mówię, kurwa, co to jest, jakieś gruzowisko, czy co? I gospodarstwo. No, ostatnio ta deska z rowerem, to... Rozwaliła. Polmle, dzień dobry, witamy serdecznie. Gdzie tu jest wiarnia? Tu jest na biegazównie, więc musimy trochę dalej. Dalej. O, tutaj. Tutaj. Panowego. O! Jezus, prawie się nie wyrobiłem. Dobry. Urwa, naciąganie bramy. Kurwa. Kopanie się na wadze. Musimy sobie troszeczkę ty. O! Ostre, że rycie wagi, dobra. 52 tysiące. Albo miliony. Na wadze było właśnie wybite. Wiedźmy, zobaczmy. Ile będziemy mieli z tego? Tych 57 tysięcy litrów. Więc chyba, żeby nie napinało. Wiaty dzisiaj. Chyba, żeby ja się nie napił, tylko właśnie. Dobra, jest na tył, więc dobra. Bino. Sipem nie było, dobra. I uwaga! Rozpędzamy się! Mordo, spokojnie, tam za długo się nie rozpędzaj. Tam za dużo to nie poleci. Rozpędzamy się. Tak, ale leci! Do 3 milionów! 4 ciężarówki, pszenicy, więc. Ale kurwa, ale 40 coś. O, kurna, 46 ładnie. Tysięcy. Póki kurna, zawsze miliony coś. Zarabiają. Co? No już mają 260. 2330. Nie wiem, co sprzedać. 2330. Kłam?
po polsku można jakoś? Mówię, że dzisiaj... 1 300 000 mają. Nie mam co już sprzedać. O stówkę więcej od nas, więc. No szkodzi. Nam Madel in tak. Austria. Na moim odcinku dokańczałem pszenicę. O, tu jak będzie za nią ze 40 tysięcy w maksie. Zostaje no nam owiec, nie wiem, po ile wy mówicie owiec jest? 805. Nie, przepraszam bardzo. 812. Coś czego mało sypie, to tu nie chcę liczyć, ale ze 100... 812? Ze 100 będzie za to. Co my tutaj mamy ten owiec do wykoszenia, później pszenicę. Pszenicę tak szczerze, no, czy będziemy ją zostawiać? Szczerze, pszenicę też będziemy od razu sprzedawać. Tak patrzę, to mogliśmy wszystko zasiać rzepakiem i byśmy najlepiej wyszli. Ale nikt nie pomyśli, właśnie, zobacz, my też żeśmy byśmy tego zboża nie siali, bo po cholerę nam. Na tym zbożu, to wiecie, wy jeszcze tego zboża, to i tak wy macie dobrze. Bo wy zboża to mało w sezonach siedziecie. No. Tak, mamy sorgę. Sorgę, dużo soi, więc... Co, wy teraz na ten ostatni też zasialiście teraz? No bo nie pomyśleliśmy w ogóle. No. Że to będzie, no, wiesz, sprzedawane od razu i w ogóle... Dosyć fajnie, bo soje mamy dużo. Nawet wiesz, jakby to nie było od razu sprzedawane, to my i tak dużo nie potrzebujemy. Sialiśmy tak jak zawsze, jakby nie było, nie? Nic nie zmienialiśmy, no, tak jak zawsze. No my to samo zrobiliśmy, zasialiśmy. Pszenicy tyle będą nam starczyło, ale pszenicę będziemy raczej sprzedać, bo i tak w silosie mamy 3 tony. W kurniku mamy 11 bodajże, więc to nam powinno chyba wystarczyć. Rzepak tu najbardziej oddał, bo chyba jak zawiozłem ciężarówkę, to 60 koła niecałe dało. Więc elegancko, dobra, tutaj krówki też trzeba nie nakarmić, widzę słomy, nie, słomy już nie będziemy raczej im dawać. Więc szkoda. Nie ma sensu, więc co, dobra, co, w tym odcinku to będzie na tyle, jak się podobało, zostawiajcie łapeczki do góry, wpadajcie na kolejny do bolka i do samego odcinka, trzymajcie się, cześć.